Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na mecz szachowy z Kacprem Polokiem. Mecz będzie się składał z 10 partii tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Ja będę grał tylko kolorem białym, Kacper będzie grał tylko kolorem czarnym z uwagi na to, że będziemy grać kamienną ścianę i chodzi o to, że Kacper chce tutaj udowodnić, że to jest dobry debiut i chce mnie tym debiutem zniszczyć. Tak trochę pół żartem, pół serio, aczkolwiek moje zdanie na temat kamiennej ściany jest takie, że jest to debiut, który nie do końca jest jakimś fantastycznym debiutem. Mało rozwijającym. Oczywiście nie jest to zły debiut. To nie tak, że to jest do kosza od razu. Raz na jakiś czas można zagrać. Ale uważam, że nie jest to do końca taki debiut rozwijający w każdym razie. No, już wiele razy na ten temat mówiłem. Kacper jest wielkim miłośnikiem tego debiutu, więc poszło wyzwanie i będziemy zaraz grać. Więc za moment rozpoczniemy. Czy jakieś przerwy planujemy? Raczej nie. 3 minuty plus 1 sekunda to będzie dosyć szybko, to będzie szybciej niż Title Tuesday, bo tutaj nie będzie przerwy, więc spoko. Dzień dobry, Tomo Harcik. O, cześć Tomek, cześć, cześć. No więc zagramy sobie meczek, tutaj kawka przygotowana i za chwilę lecimy. Tutaj czekam też na sygnał od Kacpra, mam nadzieję, że mnie zaprosi do gry, a to cierpliwie czekam, to już może mu napiszę. Oczywiście przed meczem dżentelmeńska umowa była taka, że nikt z nas się nie przygotowuje do tego meczu pod względem debiutowym, więc ja absolutnie nawet żadnego ruchu nie sprawdziłem, jak się gra kamienną ścianę dokładnie. Oczywiście tam pierwsze ruchy znam, bo już grałem wiele razy, ale tutaj nie sprawdzałem absolutnie żadnych nowinek debiutowych, więc na spokojnie, na logikę będziemy sobie grać ten debiut, więc myślę, że będzie ciekawiej. No Piotruś, moderatora nie dostaniesz chyba nigdy, bo na płatne transmisje nikt nie przyjdzie. Ja no się śmieję oczywiście. Dobra, tutaj już zerkam, tylko wybaczcie na... Dobra, okej. Jeszcze wyzwania nie widzę od taktyczenko. No, witam cię 50 Johnny. Witam serdecznie. No dobra, walczymy, co? Kacprze. Kacprze, no jeszcze oczywiście mamy sekundeczkę czasu, ale myślę, że na spokojnie. O 18 mieliśmy wystartować. Są jeszcze 2-3 minutki. Już patrzę, co tutaj pisze. Ok, 2 minuty, za 2 minuty startujemy. Kacper będzie już gotowy za moment, więc fajnie. I zaraz lecimy. Czy jakieś emocje związane z Mistrzostwami Europy w Katowicach? Znaczy, wybieramy się, to na pewno. Jutro wyjeżdżamy, w czwartek, znaczy się 15 grudnia. Emocje? Nie rozumiem za bardzo pytania. Dzisiaj taki mecz rozgrzewkowy, powiedzmy, tak przypadkowo termin taki wyszedł, jeśli o to chodzi. No ale czemu nie? Emocje mile widziane w szachach, no to też nakręca zapewne. Dobra. Dobra, czekamy cierpliwie. Tak, tak, tak. 1000 zawodników. Ja już miałem przyjemność wystąpić na tym turnieju, gdzie grało ponad 1000 ludzi, więc wiem, jak to mniej więcej wygląda. Jest atmosfera niesamowita. Coś pięknego. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał w spotku na mistrzostwach, to zachęcam, bo to jest rewelacyjne przeżycie.
poniżej 1000, no ale to jest około, to tam myślę, że będzie około 1000 osób. To i tak jest bardzo dużo. W tamtym roku było praktycznie o połowę mniej, a też się wydawało, że jest dużo ludzi. Więc jest dobrze. Tak, na pewno Piotrek. Dobra. Kacper napisał, że go. Więc już moment i startujemy. No dawaj tak, Tyczenko, dawaj zaproszenie. Ok, no to lecimy. 3 plus 1, przypominam, rankingowa partia. I go. Wszystko widać dobrze, mam nadzieję, że widać. Troszkę powiększę. Ok, wszystko jest chyba ok. No zawsze będę zaczynał od posunięcia D4, E6. No i pewnie tam F5, D5, coś takiego. No i sobie gramy, moi drodzy. Wyprowadzamy sobie figury, a przez skoczka H3 tym razem standardowo. Też można przez skoczek na F3 zagrać, goniec F. Tak, skoczek C3. Gramy sobie w szaszki. No i dobra. Jak dalej? Panie Kacper, każesz grać. Ja muszę się chwilę zastanowić. A może taki ruch? Zobaczymy, co na to nasz kolega. A z Kacprem miałem tu 1-1, ale to tego nie wliczamy. Oczywiście to kiedyś graliśmy. Okej. A wiecie co? Może chwycę piona. Nie wiem, czy to jest najlepsze, ale kusi mnie. Kusi mnie wzięcie pionka, więc go wezmę. Pewnie to nie jest najlepszy wybór. Z drugiej strony, jak dają, to biorę. Tu będzie C5 pewnie, tu też hetman D1 sobie wrócę. Ok, zbił. A to ciekawe. Tak. Prawda? Tutaj hetman A5 zagra sobie, zagra hetman A5. No dobra, oddam pionka, jeżeli zagra hetman A5, zagram sobie wtedy tutaj. Kacper w bojowym, nastawieniu. Liczyłem na to. Trzeba przejść do jakiegoś ataku. Tak mi się wydaje. Coś. Okej, to nie będzie też łatwe. Skoczka sobie przerzucimy. Dobra. No chyba tutaj wierzę. Jeden kulturalnie. Goniec C4 jest też ciekawe. Pewnie trzeba będzie to plasnąć. No właśnie, no to mnie tutaj sprowokował przeciwnik do tego wybicia, więc tak zagramy sobie. Pewnie to nie jest najlepsza opcja dla mnie. Zagramy tak. Okej. Będę teraz się tutaj tłumaczył. I czy w tej pozycji na pewno jestem gorszy? Zdecydowanie tutaj zbyt luźno do tego podszedłem, ale spokojnie. Gramy sobie dalej. No
Cofać figury to tak nie lubimy tego robić. Skoczek C5, skoczek C5, wieża tu, tu, tu. Mało przyjemnie się robi. No dobra, wracamy z skoczkiem C1. Wygląda to paskudnie. Na pewno się ze mnie teraz śmieje. I słusznie. Paskudnie to wygląda, paskudnie. No tak, tak, tak. Racja. No niestety, muszę jakoś tutaj... Aha, wieża C8, ojejku. Tego nie zauważyłem. Tu podstawiłem figurę. No, oczywiście jest kompletny wór teraz, co nie? Wieża D2. Dajmy szacha. Tak. No jeszcze jakieś sztuczki tutaj może się udadzą na kacprze zrobić. No to szach. A i co? Remis? Co, remis, panie Kacprze? To wygrałem chyba, co? A nie, nie wygrałem, kurczę blade. Myślałem, że mata dałem. A, to już daje mata. A nie, nie daje mata. Wygrywam fartem. Masakra. To się Kacper musiał chyba wkurzyć, co? O Boże święty. Przepraszam cię, Kacprze, no ale... Dałeś szansę, no. I co teraz? Rewanż i abort, tak? Więc... co dalej? Okej, okay, rewanż. I teraz... i rewanż. Okej, okay, dobra. Czyli druga partia przed nami, moi drodzy. No tego się nikt nie spodziewał, oczywiście. Nawet ja. Teraz troszkę inny wariant, jak widzicie. Ze skoczkiem na F3. Niech będzie goniec F4. Czy to jest dobre? Nie wiem, ale się dowiem. Wygląda dziwnie. Chyba tym trzeba. Ale pewnie wszystko pobił. Nie, nie. I to jest dobra pozycja czarnych. Wytłumaczcie mi, bo ja tego nie kumam kompletnie. No biję tutaj, gram C4. No dobra, wezmę sobie tutaj, ok, no wracam. Nie wiem, co to za poza. Matemat, szach. My też się lubimy bardzo z Kacprem.
Także kibicujemy sobie nawzajem również. No dobra. Wieża C1, oczywiście jakiś hetman D4 za moment. Tak. Okej. Właśnie, bo jak tutaj zagram wieżą na D1, to on zagra wieżą tam. No dobra, zagram. No, też się zgadzam z tym samym. Tutaj jest propozycja wymiany. Zgodzę się na nią. I wieża C3. Zablokujemy tego. Będziemy osaczać tego pionka. Tylko pytanie jest, z której strony go osaczyć? Może z tej, koniec F1? Coś w tym rodzaju? Tutaj pionek. Trochę wyżej, może tak. To lecimy pionek E4, nie? Bo jak inaczej to rozgrywać? Chyba gram z miejsca. Zły to ruch był, jak widać, chyba zły. Chyba zły. Dobra. Tak, spróbujemy A4. Zobaczymy, gdzie goniec się zawinie. Jak tu, to tutaj chyba strzelimy. Bo jeżeli zagra tutaj, to mamy taki strzał i królem szybko podchodzę. No właśnie, co to jest za końcówka, to jest pytanie. Muszę przepchać tego pionka. Ciężko powiedzieć królem, w którą stronę iść. Chyba tutaj próbować trzeba. Idę po gońca. Dobra. Tu. Tu, tu. A tu, tu, tu. Tu, 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 tu. No dobra, chyba tak. No
Możliwe, że to jest przegrana moja. Ale ten ruch hetmanem chyba nie był wyraźny. Rs e7. Nie wiem, jak się broni przed e7, ale końcówka powstała niesamowita. Hetman g4, błąd. Aha, pad powstaje. Wow! Brawo, Kacper! Wow, 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 wow. Pięknie, ale to znalazł pięknie. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. No nie mam wyjścia, muszę zbić pionka, jest piękny pad. No muszę przyznać... Ładnie to znalazł. Super. No to półtorej do połu nam. Ładnie to wyszło. Ładnie to wyszło. No, panie taktyczarko, lecimy dalej. Jeszcze zabrał mi 10 punktów na rankingu. Ok. Trzecia partia. Może zbijemy tym razem? Może tak? Proszę bardzo. Do przodu figurki. I ruch B4 jest ciekawy. Zagramy sobie ruch B4. Na to, żeby on właśnie zbił gońcem. Hetman B3 i nawet jak wybija... No właśnie, ale nie wybija. No to tak, z planem takim, ewentualnie takim. Tak, tak. Oczywiście B6 to tutaj osłabi. Taki ruch jest co? No wrócimy sobie. Możliwe, że tu jakość nawet tracę po tym ruchu, ale to mogę też wybić. Strasznie szalona pozycja. Okej, no wybiję skoczka. Kompletnie, słuchajcie, nie wiem, co tu się dzieje, ale się dzieje fajnie. Okej. No dobra. No tutaj trzeba otworzyć pozycję goniec B2, koniecznie zagrać, tam będziemy grozić matami. To koniecznie tak trzeba zagrać. Matem, co nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka. Może tędy wykorzystajmy. Spróbujmy wykorzystać właśnie inną drogę. A tam będzie tak, tutaj tak. Ok. Bierze A1. Innej drogi też nie widzę, żeby grać aktywnie. Z planem bierze A6 tutaj. Okej. Tu będzie strzał. No właśnie, tu będzie strzał. To chyba trzeba tak zagrać. Coś mi się to bardzo nie podoba.
z pionkiem F2 jest mały problem. Zawsze jeszcze bierze F1 mogę zagrać. Z drugiej strony może wieża A6, bicie, bicie. No dobra, wieża A6 gramy. Jeżeli zbije mi tu, to będę musiał zbić. No, zbije. Czy to jest dla mnie dobre? Pewnie. O, i tego. No, tego nie widziałem. Muszę tak. Tego nie widziałem. Szach, tu, tu. Znowu szalona pozycja. Przynajmniej jest ciekawie. Przynajmniej jest ciekawie. Aha, tu goniec daje szacha. To przegrywam szybko już w takim razie. No jak dostrzeżę szacha tego, no to tak. To jest przegrana. I hetman F2. Dokładnie, panie Kacprze. Dokładnie, trzeba poddać. No mamy 1,5 do 1,5. Tak, tyczenko teraz się sprawiło. Okej, lecimy. Nie, nie oglądałem wczoraj nic. Nie oglądałem. Teraz zagramy może sobie standardowo. Trzy partie za nami. To co, będziemy technicznie chyba grać te pozycje. Skoczek zdążył. Skoczek E4, skoczek E4, proszę pana. No dobra, zbiję tutaj tego skoczka, choć nie bardzo chcę. Może teraz takie posunięcie trochę sztuczne, hetman B5, a co tam, straszny. Tak można? Czy tutaj mogę zagrać? Mam nadzieję, że mogę. W sumie ciężko doliczyć, ale chyba mogę tu zagrać. Hetman zagra tu czy tu, to ja zbijam tu i bronię. A, po prostu wymiany poszły. Tak zwyczajnie.
Dobrze. E4. Trzeba będzie zagrać i otworzyć pozycję dla gońca. No chyba, że nie, to tutaj wybicie jakieś tam F4 i tu będzie D5 słabe. Kacper raczej pionkiem jednym musi wybić, tym albo tym. Znaczy, no, ten ruch na pewno jest taki szkodliwy nieco. No może z kacprem trzeba może wysuszać pozycję. No, te wybicia mają sens. Skoczek tutaj dokładnie. No dobra, może jakiś goniec B7? Szach? To tu? Czemu nie? Aha, skoczek H3, czy nie brałem pod uwagę? Tutaj wieża, tutaj. On mi weźmie tego. Ja zagram tak. No dobra, idę na to. Idę na to, panie Kacprze. A różnopolowe. Mój król jest bezpieczny. Te pionki jeszcze mają chyba mało czasu, żeby tutaj się uaktywnić. My już zaczęliśmy atakować. Tak, żeby nie było tu, ok. No właśnie, trochę mi tu pachnie remisem teraz, niestety. Tak. Dobra, trzeba będzie chyba zgadzać się na remis. Ja tu muszę walczyć o remis. W tym wypadku. A no to teraz G4. Aha. To mamy remis, mamy remis. Okej, no mamy remis, moi drodzy. No, niezła walka. Mamy 2-2. Mamy 2-2. Lecimy dalej. Widzę, tutaj na poważnie gierka idzie.
A, dlaczego przez G3? Jakoś zagram teraz inaczej. Cztery rundy za nami. I do przodu tutaj, nie będziemy się certolić. Okej. Lecimy. No, tutaj, tutaj, no dobra, to tak. Okej. No tak. Dobra. Tak. No i uważam, to jest... Aha, skoczek E4 zawsze wchodzi. Ciągle z tym skoczkiem E4 mam problem, ale tutaj na szczęście pionek wisi. No to tutaj to ok. Biorę pionka. Tu jeszcze jakiś hetman H5. Chyba znalazłem sposób na kacpra. Szach, ale to niegroźny. Raczej niegroźny. Aha. A może i groźny? Te pionki mnie na pewno rekompensują. Ale nie, tutaj jest strzał przecież. Co ja w ogóle gadam? Atakujemy gońca przy okazji. A, że po tym wybiciu to jeszcze mam tak, i on zbija tu. Ja zbijam tu, coś za coś. No te pozycje są szalone, jak widać, ale chyba się trzyma wszystko. A, bo on mi teraz tutaj zbije jeszcze, ale poszedł. Może tu poświęcić. Może to mieć sens, bo tu on po prostu mi zbije, tu i tu, tu, tu. Dobra, to się musi zgadzać, no bez jaj. Ciekawy jestem, czy po tym ruchu, jak poświęcę tutaj i on wybije, pewnie wybije, to pewnie pójdzie taka pozycja, no ale muszę na to iść, nie mam wyjścia. Muszę na to pójść. No tak, to nie ma za bardzo wyboru przeciwnik. Zawsze królem na G1. Tu jeszcze jak się uda jedną wieżę wymienić, to będzie dobrze chyba. Dobra. To tak zagrajmy, żeby tu mieć opcję F5. Sprytny ruch, bo nie mogę tak, bo tak. Zawsze jeszcze na G4 mam wybicie. Tak, tak. To jest pozycja jeszcze niejasna. Bardzo niejasna. Tak mi się wydaje. No, nie wiem, co grać, powiem wam szczerze. Muszę jakąś kontrę znaleźć. Ciężko tą kontrę. No, spróbujemy, no, coś w tym stylu. Co mi pozostało? Nie ma remisu. Ja wolę już przegrać pozycję. Dajmy szacha jednego.
I pionka do góry. Coś tutaj spróbujmy pomieszać jeszcze. Jakimś szachem. Na ten ruch trzeba też uważać. Ok. Tak, z opcją taką jeszcze i taką. Goniec może zbić to wtedy szach. No to co, Kacper, podstawiłeś, hello. No nie widział, nie widział. Tym razem mi się upiekło. Bardzo ciekawe pozycje powstają, naprawdę, znaczy tutaj w naszej grze. Ale jak remis? Co to ma być? Czy jest teraz, ile? Ile mamy? 3-2 mamy teraz, moi drodzy. 5 partii, połowa za nami. Ok. I go. No i co? I tam pozycja była dobra, nie? Do gry. Więc sobie zagram ją jeszcze raz. Skoczek szybki. Jak chcę ją powtarzać, proszę bardzo. No i tak od razu i lecimy. No roszada, roszada. Lecimy. Czy to jest teoria? Bo nie wiem, mi się wydaje, że to jest bardzo dobra gra w ogóle białymi. Ja się zastanawiam, czy tu nie palnąć za chwilę, zaraz. No idę chyba na to samo, no. No idę na to samo. Ok, teraz może zmienię. Grając. Najpierw tu. O. Teraz, no to tak. No to tak. Tu pionek słaby. Czy to on to powtarza? Ciekawe, czy to jest wszystko wyliczone. No dobra. Może tak. Będziemy naciskać tu. Zmusimy go do G4. Chyba, że nie zagra, to będziemy go męczyć zawsze na G5. Taki ruch się przyda. Trzymamy pionka. Tu będzie szach. Królem uciekniemy. Ok. No, trzeba walczyć o wolną linię. To jest słabość wieczna. Mam nadzieję. Wiadomo, o co chodzi w tym posunięciu. Wiadomo, wiadomo. Tak nie mogę. Chwileczkę. Jak to by zagrać teraz? Tutaj mi kusi, żeby zbić jednak. Otworzyć mu tutaj grę. No dobra, zbiję to jednak. Przytrzymam tu pionka. Znaczy on obroni sobie tego pionka. Ok, a taki ruch może teraz C5 działa. Się trochę tutaj uparłem. Aż dziwne. No szach, ok. Czekamy od szacha. I co? I czarne są teraz lepsze? Jest to wielce prawdopodobne. Naprawdę? Zbyt szalone chyba, co?
Bicie na C6 chyba nie było fajne. Trochę mam mało czasu w tej pozycji. Dobra, skoczek. Z planem takim i takim, żeby do tego pionka się dorwać, szukać słabości u przeciwnika. No bo naturalnymi jego ruchami będzie marsz pionkami. Tutaj, a to się trochę zdziwiłem. Tak. Tak można od razu? Może i można, to wrócimy. Chociaż jeszcze po tym ruchu jest taki ruch. Nie do końca chyba to działa. Zobaczymy. No właśnie, muszę wrócić niestety. Tak. Grać na blokadę. Skoczek tutaj, tutaj. Ta blokada nie będzie całkiem taka oczywista. Spróbujemy sztuczek. Oj, Maciek na F1, do tego nie widziałem. No to ładnie. Do tego nie widziałem. 3-3. Ojejku, jejku. Takie są szachy. Przyznam się szczerze, nie sądziłem, że aż 3 punkty Kacper urwie w tym debiucie. Poważnie. No to już ostatnie jego 3 punkty, bo już dosyć tego. Gram to samo, bo to na pewno jest dobre dla białych. Coś tam muszę wymyślać po prostu w trakcie. Niemożliwe, że to jest teraz tym gońcem smyrnę sobie tutaj. O, proszę bardzo. I zobaczymy, co on na to. Zbił. No dobrze. Zbił. I to jest takie dobre? Tak. Nie chce mi się wierzyć. Tak, tak. Tu naciskamy mocno na punkt. Oczywiście tutaj to do końca wybicie. Wziął piona, czyli dobrze. Pokusił się o pionka. Ale piękny mat na F1 był, to muszę przyznać. Brawo. Okej. Okay. Ja na jego miejscu bym zagrał B5. C5 poszło. To jeszcze ciekawsze. A, D5 chyba od razu. Chyba tak trzeba grać. Albo tak. Nie tak. Raczej tu. Tu, a no to tak, no. Okej. Jak zagra tak, to plaśniemy tam. Już Kacper, jesteś teraz mój. To już bez dwóch zdań jesteś teraz mój w tej pozycji. No, dostałem mata, tak? To też widziałem. Wszyscy widzieli. Ładny mat. No, kompletnie nie widziałem. To taki niezauważalny troszeczkę. Znaczy, ja się nie tłumaczę, ale no, nie widziałem po prostu. Rzadki mat taki. Fajny, fajny.
No tu pozycja się na pewno sypie czarnymi, to bez dwóch zdań. Ten układ F5 kompletnie beznadziejnie to wygląda. No tak, to tak. A, no dobra. Poświęcił figurę, słusznie, bo to też tak raczej trzeba grać. Okej. Tak trzeba grać i chyba tutaj sobie zagramy, żeby mieć opcję taką. Trzeba teraz mu pionki powybijać. To po prostu biorę. Mogę tu z szachem odbić, albo zaraz tego wziąć. Biorę tego. Grożę teraz tutaj. Grożę albo i nie grożę. Dobra, goniec D2, wszystkie figury grają. Ha, skoczek jakiś wchodzi. Ok. To tak można. O kurczę. No dobra, odzyskał mi figurę, ale to też nie jest tak, że to będzie za friko. Jak ja tę figurę z powrotem oddałem? Tutaj ładna blokada jest. Znowu jest równo w pionkach, no ale strategicznie to jest bardzo dobrze białymi. To dobrze wygląda, bardzo dobra blokada. Tu skoczki, skoczek nie gra w ogóle. Aha, tutaj zagrał jeszcze dobrze. Okej, muszę podejść królem zapewne. Szuka, szuka, skubaniutki, szuka jakichś szachów. Okej. Dobra. Sprytnie, sprytnie Kacperek. Sprytnie Kacper gra. Ojej, tu podstawiłem. Nie, nie podstawiłem na szczęście. A ten skoczek tutaj namieszał mi troszkę. Okej. To teraz ja będę tym skoczkiem szalał. Biorę. Nie no, bez jaj, co? Wow, przegrywam te pozycje, niesamowite to jest. Nie, jeszcze nie przegrywam. Ale prawie, czy przegrywam? Nie wiem, wiecie co? Masakra. Ale jaja. Jest nieprawdopodobne, wiecie co? Naprawdę jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. To była kompletnie wygrana pozycja. No dobrze. Masakra po prostu. Niewiarygodne, no ale to jest za pierwszą partię, co nie? Gramy to jeszcze raz.
Hop, może tak. Okej. Czy ja to dobrze wykombinowałem? Tego nie wiem, moi drodzy. Ale niewiarygodne zwroty akcji. Chyba za duże rozluźnienie już z mojej strony było w tamtej pozycji, bo to jest masakra, żeby mieć figurę więcej i tak zepsuć. Okej, zdwoimy sobie po ludzku tutaj wieżę i będziemy grać. Nadal uważam, że kamienna ściana nie jest mocna. Ja ją tylko słabiej gram. I tyle, ale widziałeś, co się działo. Przecież ta ostatnia partia była totalnie wygrana białymi. Totalnie. Czas zdecydowanie lepszy. Wszystko lepsze. No póki co Kacper prowadzi 4 do 3, tak? Dobrze liczę? Dobrze liczę. No, wracamy. Tak, danie parę gońców w otwarcie pozycji ze względu na słabe pola w centrum i pionka D5, dlatego tak zagrałem. Chyba mam tutaj strzał, a nie mam tutaj strzała. Zwiążemy sobie króla. Hetman H7 grozi. Przepraszam. Tak można? No dobra. Jeżeli wieża F8, to bijemy chyba tutaj do końca. Potem jest tutaj strzał. Tylko patrzę, czy nie ma nic lepszego teraz. No chyba nie. Wymianę proponuję. Zgoda. Będziemy się trzymać swojego obozu. Skoczek F4. Nic nie można zrobić czarnymi. O ile ja nie podstawię, rzecz jasna.
Aha. Jakaś szansa się tu pojawia. Idziemy pionem po prostu. Czy on szacha w zanadrzu? Mamy remis, tak? Mamy remis 4 do 4 i jeszcze dwie partie zostały, moi drodzy. Lecimy. Co? Lecimy z tym samym. To było całkiem okej. Zwykle w meczach jest tak, że się powtarza pewne ruchy. No F3 ciągle to samo. Jednak inaczej. No dobra, E4. Kacper zmienił. Miał chyba dosyć tamtej pozycji. Okej. Tu grozi. A takie sprytne. Niewinne zagranie, wieża E1. Słusznie. No to do centrum, tym gońcem. Jakiś tu się skoczek może wpakuje. No dobra, prowokacja do G5 oczywiście. Zobaczcie, jak te figury stoją. No, przez to właśnie o takie mniej więcej granie ja tego debiutu kompletnie nie akceptuję. Żeby go grać regularnie, oczywiście. Aha, dobra, gramy tak. Przytrzymamy, wieża weszła, dobrze. Tutaj coś podważymy. O, tak można nawet. Tak, Tyczenko widzi więcej. Będę chyba musiał oddać hetmana tutaj za coś z miłą chęcią, bo jak zbije tu, on goniec D6 zagra. Okej. No dobrze, idziemy na to. Bijemy. Znowu nierównomierny materiał. Pytanie, kto lepiej na tym wyjdzie. Zdwoimy wieżę. Koniec tutaj, niech sobie spogląda. Lekko. No wieżą na E7 wpakować się trzeba. Raczej. Okej, chyba tutaj wybitka. Nie, zagram tak w ogóle. Wstrzymam pionka.
wchodzimy ostro. Królnego konkretu nie widać, tak. Koniec B4 wygląda dobrze. Ojejku, przecież tu wieża wisiała. To nie widziałem tego, powiem wam szczerze. Ojej, Kacper przez kilka ruchów też nie widział. Ostro. Na szczęście hetman nie może zbić, bo zbijam tu i chyba jestem szybszy. Teraz wyszło trochę źle. Trochę bardzo źle wyszło. Skoczek, tu może coś. Dwie lekkie za hetmana. Fatalnie. Ale się porobiło. No to hetman na C8 spadł. Tym razem mi się udało tutaj coś uszknąć. No to co, teraz spokojnie, nie? Król F2. Taktyka, jak widać, na każdym poziomie. A to chyba wystarczy wymienić, najprostsza droga. Okay. Jedno jest pewne, nie przegram tego meczu, moi drodzy. 5 do 4. To jest dobra wiadomość. No dobrze, to może jakoś inaczej teraz, co? Może tak. Może na spokojnie. To jest dobre posunięcie ze strony Kacpra. Jeszcze tak zagram. G5 to tak. Okej. Dobrze. No i dobra, i teraz coś trzeba tutaj zrobić z tym końcem. Chyba zbić skoczka, bo nie wiem, skąd mi się to bicie skoczka wzięło. Chyba nie jest najlepsze. Koniec tu. Skoczek tu. No dobra, niech będzie. Tak. Okej. Trochę cztery. Trochę poświrujmy.
tak można? Uciekaj, gońcu. Oddałem pionka. Czas mi ucieka, co? Za szybko, za wolno gram teraz tę partię. Nie wiem, co zagrać, powiem wam szczerze. Trochę się tutaj pogubiłem jakby. No dobra, może tak. Dobra, biję, bo w sumie nie wiem, co robić. Kolejny pionek poleci. Coś tu chyba poknociłem. Ojej, jak mam mało czasu. A remis to jest chyba najgorszy wynik. Nie wiem, roszada. Powiem wam szczerze, nie wiem, co mam zrobić. Kompletnie. Wow. Miękko pograłem teraz tę partię. Ale może będzie rewanż w kamiennej ścianie w takim razie, że będzie 5-5. O, i na czas przegrałem. Nie wyrobiłem się na czas. No faktycznie. No dobra, moi drodzy, mamy remis, co nie? Mamy remis. No i dobra. Cóż mogę powiedzieć? Moje zdanie znacie. Tak, Kacprze, remis. Dobra, moi drodzy, myślę, że z Kacprem, no tak, poziom żenujący, zgadza się, dużo podstawek, w ogóle masakra, co nie? W każdym razie, myślę, że do tematu tego wrócimy, tak, Kacper na pewno też wróci chętnie do tematu tej kamiennej ściany i myślę, że w nowym roku jakiś rewanżyk, rewanż się pojawi. No cóż, ostatnia partia to w ogóle jest tragedia z mojej strony, ale... Przynajmniej mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, dobrze wyszło. Nie, po prostu śmiech na sali. No dobrze, moi drodzy, dzięki Kacper, jesteś wielki, jesteś super gość i dzięki za takie fajne wyzwanie. Wam, widzowie, dziękuję serdecznie.
i widzimy się no, w kolejnych materiałach, w kolejnych takich pewnie ciekawych meczach. Do zobaczenia.